Cześć, tutaj Karol, czyli Glossy Jam i dzisiaj zagramy sobie w Planet Zoo. Jak widzicie, tutaj mamy już jakąś sytuację alarmową, którą trzeba się zająć, więc do dzieła! Dobrze, tutaj mamy nasze zoo. Ja tutaj nieco pozmieniałem kilka rzeczy w trakcie tutaj sobie pogrywania takiego pozaekranowego, jakbym to powiedział. Tutaj muszę jeszcze ogarnąć te pawie, bo one tutaj co chwilę mi tutaj pokazują, że rozmnażanie wsobne i tak dalej i muszę to jakoś tutaj ogarnąć, bo no sami widzicie, dużo ich się tutaj rodzi co chwilę, dużo sporo ich jest. Już niektórym powyłączałem tutaj jakby możliwość rozmnażania się. Komuś na pewno, niektórym tutaj wyłączyłem, ale to muszę przy tym jeszcze usiąść i to ogarnąć. Myślę, że nie będę tego teraz robić w odcinku. Po prostu usiądę, rozkminię, jak ich tutaj poukładać, żeby wszystko było git. Z takich innych rzeczy, które chciałem tutaj Wam pokazać, tutaj powstała kolejna droga z jakimś innym zwierzęciem. Pokażę Wam jego zabawkę póki co. I potem pokażę Wam, kto to jest. Oprócz tego pobawiłem się trochę tutaj jakby z tymi ekspozycjami, bo wcześniej stały puste, więc tutaj włożyłem te żabki. Ktoś w komentarzach napisał, bo słuchajcie, ja czytam wszystkie wasze komentarze. Tutaj napisaliście mi, że można te żabki wprowadzić, dzięki temu jakby one się rozmnażają, trochę kasy przynoszą i nie mają wielu wymagań. A mi się udało, słuchajcie, zrobić tak, że one są wszystkie, tutaj opracować te wszystkie rzeczy w międzyczasie, więc gitarka. Tutaj jest grzechotnik. No i tak to wszystko się tutaj dzieje. Tutaj sobie ludzie chodzą, ponieważ postawiłem kolejne gulpi i kolejny chief beef, ponieważ no tutaj sporo gości narzekało na to, że nie mogą się dostać do tego tutaj miejsca. Oprócz tego dodałem też nowy bankomat. Tutaj powiększyłem nieco te miejsca o dodatkowe miejsca dla pracowników i dodatkowy warsztat. Tak, warsztat, dobrze mówię. No i tutaj też małe zmiany wprowadziłem, jak widzicie tutaj. Usunąłem te drzewa, taką jakby strefę bez niczego stąd. Połączyłem całość, żeby to był taki jeden plac, więc teraz ci ludzie, którzy tutaj sobie coś siedzą, mogą usiąść i sobie coś zjeść. A tutaj postawiłem takie, o proszę bardzo, jakieś no... coś w stylu fontanny i rzeźby, że jak ci ludzie to sobie tutaj idą, spacerują jakby od samego wejścia, to mogą iść albo zobaczyć te pawie, albo przejść się tutaj. No, tutaj jest ta ekspozycja różna. Tutaj można sobie przyjść zjeść coś, pogadać i tutaj potem sobie idą dalej prosto tą główną ścieżką, albo coś zjeść i tak dalej. Oprócz tego zadbałem nieco o edukację, ponieważ tutaj ustawiłem dość sporo tych wszystkich różnych rzeczy. Otóż w tle widać, jakie zwierzę chcę Wam zaraz pokazać. Bezpieczeństwo. Słuchajcie, bezpieczeństwo jest ważne, więc ja poustawiałem też nieco więcej znaków. Samych znaków właśnie tutaj, może wyłączę to na razie, znaków tutaj u naszych flamingów. Jest, że nie wolno im przeszkadzać, nie wolno dokarmiać, jest kamera. Dobra, co tu jeszcze mamy? Są tak, jest kamera tutaj po innej stronie, bo zrobiłem tak, że jakby pociągnąłem dalej tę drogę. Dzięki temu można tutaj sobie przejść. Tutaj na razie nic jeszcze nie będę budować. No i tutaj zrobiłem taki podłużny wybieg dla strusia. No wszędzie też poustawiałem, tak jak mówię, takie ekrany właśnie edukacyjne, żeby tej edukacji było więcej. Oprócz tego, jak możecie zobaczyć, wszędzie są lampy, ponieważ oddaliłem sobie tak całość nocą. Tu jeszcze Wam nie pokazuję ze z rogu. Nocą oddaliłem całość i widziałem, że tutaj robi się strasznie ciemno. No i uznałem, że dobra, nie może tak być, nie może być tak ciemno, pora zrobić lampy. Więc wszędzie, jak teraz spojrzycie, to są jakieś lampy, coś się dzieje, więc gitara. Moim zdaniem, ja jestem pod wrażeniem, słuchajcie, w porównaniu do tego, co wychodziło nam w tej pierwszej serii, to jest całkiem nieźle. Ponieważ, no jak widzicie, mamy tutaj jakby konkretne miejsca, konkretne rzeczy, podoba mi się to, jak wszystko to wygląda. No i wiecie, nie jest tak łyso, nie są jakieś drzewa tutaj coś jest, więc faktycznie przypomina to prawdziwy taki jakiś park, w którym faktycznie coś się dzieje. No widzicie, są te ławki, są śmietniki i tak dalej, naprawdę bardzo mi się to podoba. Pokażę Wam, co zmieniłem w tym wybiegu dla flamingów. Może włączę czas, niech sobie to leci. O nie może lecieć, bo to się coś wydarzyło, słuchajcie, zobaczcie. W pewnym momencie, jak tutaj budowałem sobie, to nie zauważyłem, że ta kratka się tutaj przerwała. I mogło się tak zdarzyć, że uciekły mi flamingi.
No i teraz muszę jeszcze złapać tam kilku, więc na razie nie włączam czasu, żeby się tym nie zajmować. Chcę wam szybko jeszcze pokazać. Tutaj spłuciłem nieco wodę, żeby ona tutaj nachodziła na taki basen, który udało się teraz zbudować. Marika w komentarzu wspominała, że musimy trochę nieco powiększyć wybieg, ponieważ taki basen będzie. No i faktycznie on został opracowany i stwierdziłem, że nie będę powiększać wybiegu, tylko po prostu usunę trochę tej wody stąd, ale zrobię tak, żeby to na siebie jakby się wylewało, nie? Że jest ta woda tutaj i ona też jest tutaj. No i to jest taki basen, w którym są jakby owoce morza i takie rzeczy po prostu dla tych flamingów. One sobie przychodzą, tutaj sobie wszystkie stoją i pożerają nowe rzeczy. No i widzicie, tu nawet spoko wygląda, bo postawiłem tutaj to do czyszczenia wody, więc ta woda jest w miarę czysta. Słuchajcie, nawet mi się to podoba. Ci ludzie tutaj sobie wchodzą. Tu też powiększyłem to miejsce do spania, żeby było więcej miejsca do spania, żeby one mogły sobie odpoczywać. No i tak, tutaj co jeszcze zrobiłem? Przedłużyłem tę górkę, żeby ta górka schodziła do takiej jakby tutaj takiego zadaszenia. No i tu trochę zrobiłem, że wiecie, że to jest niby tak przybudowane, że tu coś tam, tu jeden, drugi słupek. Oprócz tego, o, tutaj się kończy, na samym końcu, to jest miejsce, w którym one mogą jeszcze sobie poodpoczywać, coś porobić. O, to jest młode akurat, młode jak coś, to są takie właśnie szare. O, nie mogę tutaj kamery wycelować. No o Boże, no ale widzieliście, że są takie szare. Tutaj postawiłem też kamerę. Oprócz tego tutaj jest taki głośnik, który ma żaby w dżungli, taki dźwięk właśnie żab rechoczących. No i postawiłem też tutaj skarbonkę, żeby stała i zbierała kasę. No i też mamy już na maksa wszystko tutaj opracowane, więc są te wszystkie zabawki dla nich i tak dalej. Widać, że sobie chodzą, obserwują wszystko dookoła, no i właśnie pouciekały cholera, więc teraz trzeba ich połapać. Dobra, no słuchajcie, najpierw może ich złapiemy i potem zobaczymy, co się dzieje. Flaming różowy jest tutaj, dobrze, awaryjne schwytanie. Dobra, czyli tylko ten jeden, tak? Udało mi się resztę złapać, no bo ich kilka uciekło. No dobra, no to słuchajcie, nie ma jednak aż takiej wielkiej draki. Co tu się wydarzyło? Tu jest coś nieodpowiednio z ilością... O, nie ma samców w ogóle, to jest ciekawe. Tu się coś porobiło z ilością na wybiegu. Będą walczyć, ale kto będzie ze sobą walczyć? Przecież tutaj nie ma, są same samice. Samice też ze sobą walczą? A to też jest... To jest samica? Ciekawe, gdzieś mi się samce być. A, bo może są chore. Dobra, nieważne. Jeszcze to opracuję, zobaczę, o co chodzi. No, więc są tutaj strusie. One też w miarę jakby mają rzeczy już dużo opracowanych. Mają tutaj jakieś zabawki, mają takie różne cuda. Włączę już czas, bo sytuacja jest opanowana, więc już można. Dobra, już go przeniosłem, więc ja nie muszę tutaj nic robić. No też ustawiam jakieś drzewa, tutaj takie rzeczy. Są te wszystkie tablice i tak dalej. No i sobie tutaj chodzą, się bawią. Jest git. Mogą sobie tutaj przez całość przechodzić. No ale facetów nie ma, więc muszę zobaczyć, o co chodzi z tym, że nie ma facetów. Handel zwierzętami. Magazyn. Tu jest jakiś facet, no przeniosę go tutaj. Zobaczymy, co się wydarzy. Bo tych facetów było dużo więcej, ale usunąłem kilka, bo było potem to o tym rozmnażaniu wsobnym, bla 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 i takie rzeczy, więc stwierdziłem, dobra, trzeba usunąć. Dobra, udało się. On już tutaj przyszedł, więc gitara. Zwierzę przybyło do zoo, ale to jest maluch jeszcze. No dobra, zobaczymy, może się tu się coś będzie działo. Badania ukończone, tu wam teraz też pokażę, jak wyglądają dalej badania. Ale najpierw tą czystość trzeba tutaj zadbać. Zapraszam wszystkich, niech wszyscy przyjdą. Uszkodzone bariery gdzieś są. To tutaj. To tak, że będą uciekać? Nie, aż tak nie jest zepsute. Dobra, zobaczymy, co tu będzie się jeszcze działo. No brudno jest, bo to jednak sporo ich tutaj jest. Zobaczcie, w samym tutaj tyle jest maluchów tak dużo. No zobaczymy. Chore zwierzę, no wiem, no niestety tak jest. Dobra, pokazuję już wam zoo. Badania. Tutaj ma, o, to jest akurat aktywna choroba, ale my już zdążyliśmy ją opracować, więc to jest bardzo dobrze. Mamy też wszystkie te inne rzeczy opracowane. Wszystkie zwierzaki, które mamy, czyli żółwia też, zaraz wam go pokażę. Tutaj kolejna choroba się opracowuje i ja wrzucę, żeby następna choroba już działała. Tu sobie przesunę, bo te krzyki tam coraz słychać w tle. Badanie techniczne. Z badań technicznych mamy opracowane już wszystkie bariery. Tutaj są wszystkie bariery, które mamy opracowane. Z innych rzeczy jest motyw klasyczny. To już widzicie, że tutaj wszystko się dzieje. O, tu się coś opracowało. Proszę bardzo.
Obiekty dla personelu, już mamy duży budynek dozorcy, duże pomieszczenie socjalne i dużą kwarantannę. Teraz duże centrum badawcze, więc bardzo dobrze. Kolejne rzeczy, które są opracowane, to są dwa sklepy z pamiątkami i sklepy z napojami. Kilka tutaj sklepów z napojami się już postawiło, bo jakby już są gotowe do ustawienia. Opracowujemy też zasilanie, panel słoneczny, bo turbinę już mamy postawioną. No i został opracowany też cały motyw arktyczny, dlatego zdecydowałem się, już wam pokazuję. Słuchajcie, postawiłem jeden taki gotowy domek, tutaj gdzieś on jest, to był chyba... Nie, to nie była kwarantanna. A to coś było, coś tego to było, z tych domków. I uznałem, dobra. Postawię sobie to tutaj, wywaliłem cały środek, żeby tego nie było widać i zrobiłem tak, że, o, że tutaj sobie ludzie chodzą, jakby tą główną aleją, przechodzą w takie miejsce tutaj, gdzie już jest taka górka i tam nie widać mniej więcej co się dzieje. Tutaj też jest górka, więc nie widać co się dzieje i proszę bardzo, ludzie sobie podchodzą, jest taki mur, wejście arktyczne. Zmienia już się widok trasy i proszę bardzo, tutaj mamy tak, mamy już pochodnie, które tutaj będą oświetlać drogę, mamy nieco śniegu ułożonego, są drzewa, jest śnieg na ziemi, tutaj też jest śnieg, tutaj jest przejście dla pracowników, żeby mogli dotrzeć tutaj do wody, a tutaj do prądu. Jest kilka drzew takich z tundry, no i oczywiście gdzieniegdzie tutaj na ulicy będziemy kłaść klimatyzator, żeby on nieco obniżył temperaturę, dzięki czemu, o, widzicie, to całe jakby ciemne pole to jest śnieg. Więc tutaj, gdzie są klimatyzatory włączone, czyli tutaj, tutaj i tutaj, to faktycznie jest śnieg, tutaj jeszcze jest jeden. Faktycznie jest śnieg, jest tak zimowo i planuję... tutaj mniej więcej, coś takiego, zbudować takie miejsce, wiecie, arktyczne, żeby to było tak zimno, żeby były te domki wszystkie ładne, o, takie różne właśnie, żeby też postawić wszystkie te takie zwierzaki, które potrzebują chłodu. Więc tutaj będzie tak, że jak ludzie wchodzą, tutaj mają tą taką strefę jakby zwykłą, w której są te wszystkie ptaszyska i żółwie, już wam je pokazuję. Tak wygląda mój wybieg dla żółwi. Tutaj jakieś informacje się wyświetlają. Tutaj sobie, o, można je zobaczyć, mają trochę wody, tutaj też jakieś sobie chodzą, tam mają swoje miejsce do spania, jakieś piłeczki, takie, o, rzeczy, proszę bardzo, jakieś górki im porobiłem, o, no i mają. No i polega to na tym, że tutaj sobie ludzie przechodzą tym głównym wejściem i tutaj będą mieli zimową strefę. I tak sobie myślę, że potem mogę zrobić tak, że na przykład tutaj, jak będzie ta droga szła tutaj, to im tutaj skrócę jakoś i tu zrobię kolejną jakby przejście na przykład do stylu, nie wiem, afrykańskiego albo jakiegoś innego. Więc zobaczymy, co tutaj się uda zrobić. Na razie chcę ten arktyczny potem rozbudować. O, demonstranci przybyli, zaraz zobaczymy, o co chodzi. Dobrze, więc zobaczyliście, co już tutaj się pojawiło, co w międzyczasie zrobiłem. Przywitajmy gracza, cyk. Zaraz musimy tutaj zrobić... Wiesz, jest spragniona, ale co tu się dzieje? Czemu tak tutaj im się źle żyje? Musimy usunąć tę dwójkę. Trzeba je sprzedać. Jeszcze raz. Wezwij dozorcę, niech przyjdzie, zobaczy, co tu się dzieje. To im powłączamy wszystko, żeby była gitara. Raz, dwa, przenieś, wyświetl, tutaj cyk, szybka transakcja i cyk, poszło. Dobra, już jest lepiej. Żabki, chodźcie żabki tutaj, wszystkie wyświetl, dobra, tutaj. Wyświetl i dobra, żabcie kochane, was to tutaj chyba tym... Zostawmy też tego faceta złotego, a reszta niech sobie leci. Cyk, i poszło. Zawsze taka kaska jest, więc gitara. O, już jest puste, dobra, muszę jeszcze raz wyświetl, poproś. Ta dwójka, wyślij do zoo. I tutaj, wysłano. Cyk. Dobrze, demonstranci gdzieś tu do nas przyszli, musimy zobaczyć, o co chodzi, co oni od nas chcą. Zwierzę jest głodne, ale dlaczego są głodne? Przecież mają tutaj wszystko. Już jest dozorca, który powinien coś tutaj podziałać z tym wszystkim. Wiecie co, może ja jeszcze... mamy kilku dozorców zatrudnionych, ale ja jeszcze... Ilu mamy? Trzech. No, jeszcze z dwóch bym dorzucił. Niech mają. Niech chodzą tutaj, przygotowują wszystko.
Zbuduję też budownictwo, nie, udogodnienia, personel. Zbuduję miejsce dla dozorcy, żeby on miał gdzie opracowywać to jedzenie. Które to było tutaj? Budynek dozorcy mały, o. Tu się nie da, ale może... Słuchajcie, i tak tutaj jest taka strefa. Zobaczmy, jak to wygląda. Były wpływ na gości. I tak to jest strefa, która źle wpływa na gości. Widzicie, tutaj trochę dalej od tej ulicy. Może w ogóle niech tutaj powstanie budynek, który będzie opracowywać to jedzenie dla tych zwierzaków. Bliżej będzie. O. Wciąż jest spoko, a jest bliżej i ci ludzie mogą opracowywać te wszystkie rzeczy, które potrzebują. O, jeszcze tu się zepsuło, żeby tego było mało. Dla jakiegoś, dla kogoś, dla weterynarza nie ma miejsca, tak? Centrum badawcze. Dobra, czyli mamy jedno, skopiujemy i tutaj postawimy mu drugie. O, to jest chyba warsztat, nie centrum badawcze. Jak ja to zrobiłem? No tak czy siak, dobra, niech jest też warsztat. Tutaj było centrum badawcze, no właśnie. Jeszcze sprawdzę tylko, czy na pewno tak. Dobra, jest git. Widzicie, o, jest noc i tutaj już się rozświetliło. Tu jest jasno, tutaj, więc no... O, może jeszcze tą fontannę potem trochę zmienimy. No, zobaczymy, jak to będzie. Dobrze, tu jest spoko. Co jeszcze musimy? Zwierzęta będą ze sobą walczyć. No dobra, ale słuchajcie, z kim one chcą walczyć? Chodzi o to, że za dużo tych samic tutaj jest? No dobra, to poszukamy kogoś jeszcze. Moment, o co będą walczyć? Dobra, struktura płci, czyli jednak tak. Handel zwierzętami, gatunki, to są same laseczki. Więc tu z tym nic nie możemy zrobić, wypuść na wolność. Poszło. Dobra, to teraz ja sobie wezmę tutaj. Rynek zwierząt. Struś. Czemu one nie są alfabetycznie? No kurde. To jest tak źle się szuka tych rzeczy niektórych. No oczywiście się trzeba kliknąć 3 razy, żeby coś się tutaj, cokolwiek wydarzyło. No słuchajcie, to są właśnie takie błędy, które mnie najbardziej denerwują, że na przykład tutaj nie jest alfabetycznie, że niektóre rzeczy trzeba klikać kilka razy. Zobaczcie, kliknąłem już, a tu się nic nie dzieje. Dobra, ten jest taki średni, to jest średni. Dobra, ten jest chyba najlepszy z nich wszystkich. Adoptuj, przenieś i chodź tutaj. Teraz powinno być git za chwilę. Badania są ukończone. Jakie badania? Pewnie ta choroba. No właśnie, to bardzo dobrze. To możemy kolejną chorobę badać. Niech, słuchajcie, badają te rzeczy, bo potem będą te choroby, nie będzie wiadomo, co się dzieje i jak to wygląda. Dobrze, tu się jeszcze opracowuje wszystko, więc dobrze, jeszcze poczekam chwilkę. Nowi gracze, przywitaj się. O. Dobra, póki co jest dobrze. Nowe zwierzę przybyło, więc okej. Są gracze, nie ma żadnych alertów. Więc jest w porządku. Dobra, ja bym się zabrał za przygotowanie tutaj dalej tych miejsc wszystkich, więc ja poszukam sobie handel zwierzętami. Jakieś te zimowe, nie? Zwierzaki. Nie wszystkie. Ja bym chciał, mnie interesuje... O nie, albo przecież będzie niealfabetycznie. Teraz będzie, o, będzie masakra z szukaniem. Szympans, lew, skocznik, pantera śnieżna. Zobaczmy. Tygrys nie, krokodyl, lemur, żyrafa, renifer, tak. Pantka, hipopotam, widworóg, niedźwiedź polarny. Zebra, okapi, waran, nosorożec, paw, słoń, dzutech? Co to jest? Muszę zobaczyć w tym zupedii, bo nie wiem. Panda wielka, oryks, niedźwiedź, owca jukońska. Miała być naszym następnym zwierzęciem, więc zobaczymy. Guziec, struś, leopard, tygrys, tapir, bizon. Ej, ale ja tu nie... O, już dobra, już chciałam mówić, że nie widzę wilka polarnego, ale jest. Dobrze, czyli mamy te zwierzaki. To co? Owcę jukońską obiecałem i owca jukońska będzie. Adoptuj jedną. No już, hop. Jedną. Drugą. Nie ma niestety faceta. No halo. Klikaj się. Dobra, są adoptowane. Renifera też bym adoptował. Zobaczmy, co tutaj jest ciekawego. To jest na żółto większość, więc jest ok. Adoptuj.
Gen odporności jest słaby. No ale trudno, weźmiemy tutaj. Zobaczmy w ogóle w Supedii, ile musi być samica, ile samców. 3 do 12, czyli max 1 samiec, samica do 11. Ok, czyli jeden samiec w całej grupie. No dobrze, czyli mamy te dwie samice, kupimy sobie samca. Dobra, przy okazji jeszcze muszę zobaczyć z tą owcą, jak to jest, ile one potrzebują. Zupedia, jeśli dobrze rozumiem, to tutaj będzie jeden samiec na 39 samic. O panie, czy jak to? No dobra. Dobra, czyli tak, handel zwierzętami. Tam nie było teraz tych zwierzaków, bo ja mam włączoną cenę, żeby pokazywała mi się tylko gotówka, ale może jak włączymy, żeby pokazywało się wszystko, to zobaczymy. No właśnie, jest facet. Facet, proszę bardzo. No już, proszę mi się klikać tutaj. Wszystko 100 razy dłużej, słuchajcie, wychodzi, przez to, że jeszcze trzeba klikać 3 razy na ten sam przycisk, który no nie zawsze tu wchodzi. O, jest pantera śnieżna, która jednak się tutaj pojawiła. Ale mnie interesuje facet renifer. Zobaczmy. O, wilków jest dużo. O, ale ten jest drogi. To nie będziemy takiego drogiego brali. Dalej. No, czekamy, czekamy. Tutaj mamy, jest niedźwiadek, ale na razie nie, bo jest za ten zieloną gotówkę. Jest facet, o kurde, ale drogi jest strasznie. Ten też jest drogi. Matko, ten też jest drogi. Nie ma w ogóle nigdzie faceta? O, nie. Nie ma faceta renifera, słuchajcie, który nie kosztuje milion. To co, ryzykujemy tutaj któregoś? O, ten 360. No dobra, biorę to 360. Dobrze, zaczynamy budować te rzeczy tutaj. Co tu się jeszcze się wydarzyło? Badania są zrobione i poziom czystości. Słuchajcie, nie, ja muszę się zająć tymi tutaj... Gdzie jest ta czystość? Nie taka. Tu jest ok. No to wszędzie jest czystość, słuchajcie. Już w porządku. Coś mi się tutaj... A, tutaj jest stan bariery jeszcze. To wezwij technika. Dobra, już mniejsza z tym. Badania są kolejne zrobione. Bardzo dobrze, cieszy mnie to. Trzeba tutaj wrzucić coś innego. Na razie afrykańskiego niech nie opracowują. Musimy zbudować arktyczny. Ale wybiegi może. Może z tych wybiegów coś fajnego nam wypadnie. Weterynaryjne. Kontynuuj. No na razie niech te... O, aktywna choroba, kurde. Niech może anuluje to, ale już dużo ma opracowane. Dobra, anulowałem. I niech opracowują tą aktywną chorobę. Dobrze. No, są chore zwierzęta niestety. No trudno, nie mam co z tym zrobić teraz, bo opracowujemy teraz tą chorobę. Dobrze, idźmy dalej. Mamy teraz nasz wybieg. Zbudujmy wybieg dla... owcy jukońskiej. Jak ona tam miała? Handel zwierzętami. No już, już. Owca jukońska, Zupedia. Stopień drugi i 1 metr ponad. Dobrze. Stopień drugi. Drugi stopień. Gdzie to jest? A, w ogóle może najpierw bym tą trasę pociągnął. Dalej. Wyrównaj do siatki. Do tej siatki. I jedziemy tutaj. Tutaj niech sobie idzie droga, w tę stronę też niech idzie droga. I ta główna dalej tutaj. Ok. I oprócz tego tutaj bym zbudował... właśnie kminię, jak to zrobić. Tutaj będzie to... Tu będzie ta owca jukońska. Dobra, to ona będzie tutaj. Zostawiam to. Więc tutaj zrobimy sobie takie pole... Tutaj. Takie pole jedzeniowe. Taką niby wioskę, coś takiego. I zrobię tak jeszcze, żeby taka mniejsza dróżka. Albo nie, nie będę robić tej mniejszej drogi. Tak będzie git. Wymyślę, co tu jeszcze obczaić. Dobra, ten śnieg jeszcze. Teren, śnieg. Teraz się podświetla, gdzie on jest, ale to niestety tak pięknie nie wygląda. W sensie, że teraz się podświetla, gdzie on powinien być, jeśli wszędzie byłoby zimno, ale niestety aż tak zimno nie jest wszędzie. Więc niestety będziemy musieli te wszystkie klimatyzatory ustawić. No to nie ma problemu, słuchajcie. Dobra, tutaj, czyli tutaj wszędzie będzie biało na pewno potem, więc będzie ładnie to wyglądać. Dobrze, zacznijmy od budowania tego wybiegu. Zbudujmy wybieg, bariery. Tam było chyba... O kurde, zapomniałem. Jeden poziom, tak mi się wydaje, że był. Ale wolę sprawdzić, żeby potem nie było przypału żadnego. Rynek zwierząt nie.
Owca jukońska, Zupedia. Stopień drugi. Dobra. Barierę. Co się dzieje? Dobra, nic tu ważnego się nie dzieje. Hop, hop, zapraszam tutaj, wezwij technika. Pewnie ma 6 miesięcy, no co roku w ogóle, więc w ogóle hit. Co 3 miesiące proszę tu przychodzić i sprawdzić, co tu się dzieje. Co 3 miesiące, zapraszam. Dobrze, przejdźmy dalej. Bariery, tam był drugi stopień. Szkoda, że tutaj nie można filtrować i ustawić, że ma być drugi stopień. Łańcuch, czy chcemy łańcuch? Jak w ogóle wygląda łańcuch? Jeszcze łańcucha nigdy nie budowałem. A, to takie coś. Dobra, to nie. Łańcuch, a to jest elektryczne. Dwójka, dwójka, piątka, piątka, czwórka. A może właśnie czwórką, takie coś. Dobra. To zrobimy tak. Pójdziemy sobie w tę stronę. Nie wiem, ile ta owca powinna mieć, więc ja to skończę już tutaj. Zobaczymy, jak to będzie potem wyglądać. Dobra. Zmniejszam długość, żeby się wyrobić tutaj z tym zakrętem. O. I tutaj też muszę to zrobić. Dobra, teraz już mogę się pobawić bardziej. Cyk. Dobra, tu mamy zrobione. Oczywiście całość nie będzie tak jak teraz tutaj jest, że wszystko widać. Ja bym to zrobił, żeby widać jakoś odtąd dopiero. O, tu nie trzeba. Tu nie musi być, żeby to było widać. Może nawet to zrobię. Tak, o. Tylko czym tutaj to zrobić? Że takie coś? Nie. Zwykłe to starczy. A to ma dwójkę? Trójka. Czyli to jest czwórka, to jest trójka. Dobra, gitara. To będzie tak pasowało. Co tutaj jeszcze możemy ustalić? Tak chyba będzie spoko. Dobra, te klimatyzatory musimy powstawiać. Żeby im się tutaj dobrze żyło. Więc ja ustawię jeden tutaj. Od razu za bramą. On ma tam ustawione, że ma być minus jeden? Ma. Więc, a drugi ustawię o tutaj. Czy dla pewności jeden tu? Mam nadzieję tylko, że to jakoś super nie wpływa na gości. Ale to przekonamy się, zobaczymy. Dobra, tam jest problem z prądem. Zobaczmy, jaki jest zasięg tego prądu tutaj. No, tutaj będzie problem z prądem, no ale to jeszcze jakoś się rozwiąże, zobaczymy. Dobrze, jakiś gracz jest, trzeba go przywitać, żeby kaskę dostać. A, czyli maksymalną ilość już graczy pozdrowiliśmy dzisiaj, no dobra, trudno. Owca jukońska, zapraszamy tutaj. Cyk. O, tutaj. Trasy nie interesuje. Trasę dla pracowników. O. Dobra. O, mają tam już potomstwo, więc gitara. Parzą się tak, jak się powinny, więc jest dobrze. Może drugie tutaj. O, dzięki temu tutaj też może to coś zrobi takiego. Zobaczmy. No, nie robi się zimniej jeszcze. Nie ma zasilania. Dlaczego nie ma? A, bo to się tutaj jakoś kończy dziwnie. Jeszcze raz muszę to zobaczyć. O, czyli jednak potrzebujemy. Dobra, słuchajcie. To ja to jeszcze skopiuję. Dobra, czyli tutaj mniej więcej będzie to potrzebne. Ale zobaczmy zły wpływ na gości, jak to wygląda. To może tutaj coś takiego. Zabudujemy to jakimś budynkiem albo czymś. O. Dobra. I teraz trasy. To
światło muszę wyłączyć. Cyk. No i git. Może być. Zobaczmy, co tutaj dalej jest. To zaraz będzie działać, tak myślę. A my przejdźmy do handel zwierzętami. Trzeba tą owcę wprowadzić w tym odcinku, więc musimy się sprężać, żeby się wyrobić tutaj w czasie trwania odcinka. Przenieś na bardzo niski gen płodności. No a zobaczymy, może tam się uda chociaż jednego potomka mieć. Dobra, przenieś tutaj drugiego. Zobaczmy dalej tutaj. Owca jukońska. O, coś tu źle kliknąłem. Dobra, to jeszcze ten jeden jest do przeniesienia. Centrum handlowe. No i znowu ten klik mi coś tu nie działa. No to jest po prostu jakiś hit. Przenieś. Dobra. Tu jest dobrze. Badanie zakończone, to dobrze. Zobaczmy. Obiekty dla personelu. Co możemy tu jeszcze? O, sklepy spożywcze, proszę bardzo. Tutaj też się wszystko opracowuje, więc git. Dobra, przyniosą te owce, to będziemy wiedzieli, co musimy im tu zrobić. Dobra, więc sprawdźmy. Proszę mi tutaj włączyć. Teren jest spoko, trwałe schronienie jest spoko, niby. Środowisko jest prawie spoko. A nie pasuje im to, więc dobra, to muszę tutaj lekko zabrać. Cyk. To tam już jest zabrane. Dobra, co tu jeszcze potrzebują? Urozmaicenia tak naprawdę potrzebują. Teren jest spoko, jest prawie dwa razy większy od tego, co... nie nawet prawie, tylko jest dwa razy większy od tego, co potrzebują. To mają jakby... bez różnicy im jest. Trawa długa, krótka, gleba, skała, piasek, śnieg uwielbiają. Piasku mało. Dobra, to zostawiamy. Może trochę wody im tu damy, co? Żeby to jednak było troszeczkę tak inaczej. Teren. O nie, nie takie wielkie, bo tutaj zrobimy wielki krater. Ale coś takiego. I gdyby tak tutaj lekko tylko to... Właśnie o, w ten sposób. Nie za dużo. Zobaczmy. Można też tutaj się pokusić zaraz o jakieś, wiecie, kry lodowe albo coś takiego. O. Dobra, wygląda to dziwnie. Nie jestem pewien, czy chcę, żeby to tak wyglądało. I dość sporo wody. Zobaczmy, co oni na to, że mają tyle wody. Co wy na to, kochani? Nie wymaga wodnego obszaru, ale to jest spoko. Dobra, a jak mu teraz wezmę, żeby to była gleba? A, czyli muszę to tak jakby delikatnie... To może to lepiej będzie wyglądać. Jeszcze w tę stronę. Dobra, wchodzi sobie do wody i niby jest ok. No dobra, może tak ma być po prostu. Zobaczymy. Urozmaicenie trzeba na pewno, żywieniowe i zabawki. No na razie tego nie możemy im zapewnić, bo nie mamy jak, ale możemy im, o, populacja jest na razie tak ok. Pokrycie, możemy im to pokrycie załatwić. Przyroda i będzie to tajga i tundra. Biom. Tajga, tundra i kontynent Ameryka Północna. Dobrze. No i tu włożymy im coś, co im tutaj będzie ładnie wyglądało, więc wrzućmy tak tutaj, o, ten cyprysik. Będzie taki akurat... o, tutaj jest taki inny. A ten jest dość spory. Tego sporego bym nie dawał. Może tutaj dałbym też tu. Żeby tak było trochę jakby, wiecie, trochę góry, trochę... o, właśnie góry, właśnie, teren. Stempel terenu. Piramida. Czy my chcemy taką piramidę robić? Zrobimy mi takie mini góry. Zobaczymy, co one na to. Oczywiście teraz te góry wyglądają okropnie, ale zaraz włączę ten taki, wiecie, jest taka opcja, która pozwala wygładzić teren. A owce jukońskie to są takie owce, które... To są te owce, które skaczą po górach, więc
warto wypuść wszystkie ze skrzyni. Zobaczmy, czy ilość terenu im dalej odpowiada. Czy to jest w porządku, co ja teraz tutaj zrobiłem? Dobra, to jest git. Mają na styk tyle, ile potrzebują, więc dla mnie to będzie spoko. Skała. Dużo skały, więc ja tutaj to pozmieniam na skałę. Nawet większą intensywność łączę. Dobra. Tak jest, tutaj wszystko jest w skale. To jest ok. I na górze tej skały bym zrobił, że jest trochę śniegu, więc... Ale o, może zanim to zrobię, to... gdzie jest to wygładzanie? Trzeba to lekko wygładzić, bo... Może tak, o, może pyknę całe góry w ten sposób dzięki temu. Trzeba wygładzić, żeby to wyglądało bardziej naturalnie, a nie tak jak teraz, że takie jakieś dziwne trójkąty. O, już lepiej to wygląda, powiem wam. Już są takie... jakaś po prostu góra to jest. Dobra, mam nadzieję, że one będą mogły tutaj wejść. Sprawdźmy. Dobra, wypuść wszystkie ze skrzyni. Zobaczmy, czy one mogą tam się wspinać w ogóle. Gdzie to było? Dobrostan nie, wybieg, tak, wybieg. O, ona, czy ona może tu wejść? No i gitara, zobaczcie, może sobie tutaj wskoczyć, tu i poprzechodzi sobie. Dla mnie git. Ma górę tak, jak powinna mieć. Dobrze, w tym odcinku powiedziałem, że dokończymy ten, ten wybieg, więc postarajmy się go dokończyć jeszcze. Pokrycie jest 11%, ale o, może jeszcze tutaj, może jakieś tu jakieś coś zielonego. Tu coś przy wodzie. Są dość duże drzewa, ale tu o, jedno tutaj, drugie trochę obniżę tutaj. Już jest 21%, muszę coś pozamieniać tutaj za chwilę, żeby to nie było tak, że przy wodzie 23% i zaraz będzie za dużo. Kurczę, ja wiem, że one tutaj nie lubią więcej, ale ja lubię, jak jest ładnie tutaj tak zapełnione wszystkie te miejsca są. Dobra, pokażcie mi jeszcze raz środowisko, pokrycie. Dobra, to może ja po prostu przeniosę niektóre te drzewa tutaj, żeby one tak były za tymi górami. No okej, a resztę chyba jakoś dokończę tymi skałkami po prostu. Budownictwo, przyroda i skały. Skały oczywiście się nie wyświetlają żadne. Może to tak właśnie oblodzona jakaś skała, zobaczcie, że taki lód wystaje tutaj gdzieś. Też nie jest głupie. Sobie wiecie, lód pływa tutaj na tym. Tutaj jest noc i nic nie widać. Muszę poczekać, aż będzie dzień, bo nie wiem, czy to będzie latało w powietrzu, czy będzie w porządku. Mniejszy by mi się jeszcze przydał, żeby to położyć na tym, ale wrodzona skała... Dobra, nie dowiem się, które jest które. No ale jest sobie ta skałka tutaj, może tutaj jakieś śnieżne bym wrzucił jeszcze, albo właśnie o tutaj na górze, żeby to tak... Nie, tak się nie da, bo miałem super pomysł, ale musiałem go zweryfikować teraz, nie do końca się udał. Tutaj jakieś takie właśnie śnieżne rzeczy bym pododawał. Żeby to nie był taki płaski śnieg, ale żeby coś tu się działo mniej więcej. Dobra. Żeby one... O, żeby one kurde nie wyskoczyły tutaj przecież. Przecież one mogą sobie tutaj powłazić wszędzie. Dobra, to jest git. O, osiągnięcie dostaliśmy. Jakieś duża sprawa. Trzeba sprawdzić... Czego to jest osiągnięcie? Kurczę, zapomniałem, jak się włączało. O, to nie tak! O, wyszedłem z gry przed chwilą. Dobra, jeszcze raz. Jak się włączało Shift i Tab? O, tak. Duża sprawa. Wszystkie osiągnięcia. Jakie dostaliśmy osiągnięcie? Duża sprawa. Za co to jest? Zbuduj wybieg z 30 zwierzętami, w którym wszystkie wskaźniki dobrostanu przekraczają 75%. No i super. To oznacza, że tak, że potrafimy się bawić. Dobra, tutaj jeszcze. No i więcej bym chyba nie szalał już. Tutaj już starczy im tych skałek i skał. To w ogóle bym chyba zmienił na taką zimową. Albo dobra, nie wiem. Zostawiam taką, jaka tutaj jest.
Dobra. Niech to sobie tutaj pływa. Wypuść. I w międzyczasie, jak teraz mamy już taką możliwość... O, nie wróciła mi gra, dobrze. Dobra, słuchajcie, ja widzę, że nie mogę teraz nic więcej tutaj zrobić w grze, ponieważ ona mi się, przez to, że przed chwilą wyszedłem do pulpitu, a widzieliście? Skoczyła na to i sobie przechodziła. Super. No więc kontynuując, nie mogę tutaj zobaczyć, nawet nie mogę teraz czasu zatrzymać, bo nie widzę całego paska tutaj dobrze. Więc na tym skończyłbym ten odcinek. Bardzo dziękuję za to, że tutaj mnie oglądaliście, że udało nam się zbudować, chociaż jeszcze nie dokończyć ten wybieg cały, który tutaj jest. Chociaż ja muszę zatrzymać, bo mi to wszystko się tutaj zacznie dziać, kurde, w trakcie mojego omówienia. Więc dziękuję wam za to, że dzisiaj tutaj za mną byliście, że udało nam się chociaż lekko zbudować tę strefę tutaj skandynawską. Mam nadzieję, że w kolejnym odcinku dokończymy tę strefę i jakieś nowe sklepy dodamy i coś takiego. Bardzo dziękuję za to, że oglądaliście i widzimy się w kolejnym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, żeby na bieżąco być ze wszystkimi filmami i zostawcie łapkę w górę, jeśli wam się podobało. No i pamiętajcie też o komentarzach, dajcie mi znać, co mogę tutaj usprawnić, co mogę zmienić, bo pamiętajcie, że to jest nasze wspólne zoo, to nie jest tylko moja rozgrywka, ponieważ gram tutaj z wami i naprawdę liczę na wasze rady. Do zobaczenia, cześć!